Dzień dobry Państwu. Kolejnym sakramentem omawianym przez świętego Tomasza jest sakrament pokuty. Święty Tomasz mówi, że pokuta jest sakramentem, w którym dzięki skrusze i rozgrzeszeniu Bóg odpuszcza człowiekowi jego grzechy. Wobec tego materią tego sakramentu jest wyznanie grzechów, jako pewna materia bliższa, tak to święty Tomasz mówi, no i same te grzechy jako podstawa tego rozgrzeszenia, czyli tak zwana materia dalsza. Formą sakramentu pokuty jest rozgrzeszenie i zresztą święty Tomasz dość dużo pisze o formule rozgrzeszenia. Z mocą twierdzi, że musi być to formuła afirmatywna, czyli stwierdzająca wprost: ja ciebie rozgrzeszam. Uważa, że to jest po prostu korzystanie nieomylne, pewne dla penitenta z władzy, którą apostołom pozostawił Chrystus, z władzy kluczy. W związku z tym ta informacja o odpuszczeniu grzechów ma być taka jednoznaczna i nie wzbudzająca wątpliwości. Bo to odpuszczenie oczywiście dzieje się nie mocą szafarza, tylko mocą Chrystusa, w którego zastępstwie kapłan działa. W związku z tym święty Tomasz mówi, że w sakramencie pokuty można wyróżnić tradycyjnie, podobnie jak w innych sakramentach, trzy składniki. Jego istotę, sam sakrament, sacramentum tantum, to są czynności penitenta, czyli wyznanie grzechów, spowiedź, i czynności kapłana, czyli po prostu rozgrzeszenie. Można też rozpatrywać łącznie pewną istotę tego sakramentu połączoną ze skutkiem. I ten aspekt sakramentu pokuty Tomasz upatruje w skrusze. Skrucha, czyli postawa żalu za grzechy. Sytuacja, w której nie jest nam dobrze, że coś zrobiliśmy. Nie jesteśmy z tego zadowoleni. Czujemy się winni, zrobiliśmy jakieś zło. To jest właśnie istota skruchy i zresztą to ta skrucha zazwyczaj prowadzi nas do konfesjonału. W związku z tym ową skruchę Tomasz bardzo wysoko ceni, jeśli tak można powiedzieć, w odniesieniu do tego sakramentu, i uważa, że ona jest tym składnikiem łączącym istotę i skutek tego sakramentu, bo z kolei sam skutek pokuty jako sakramentu rozpatrywany osobno, to jest oczywiście o co w tym sakramencie chodzi, o to jaki jest jego cel, czyli po prostu odpuszczenie grzechów. Proszę Państwa, święty Tomasz uważa, że zasadniczo sakrament pokuty dotyczy grzechów ciężkich, tak zwanych grzechów śmiertelnych, tych grzechów, które obrażają Boga w taki sposób, że ginie w człowieku łaska, ginie w człowieku życie Boże. Polegają te grzechy po prostu na odwróceniu się człowieka od Boga i takie grzechy gładzi sakrament pokuty. Ale oczywiście przy okazji także w tym sakramencie gładzone są wszelkie grzechy lekkie. Tomasz podkreśla, że grzechy są w sakramencie pokuty odpuszczone raz na zawsze. Nigdy nie są przywracane. Nawet jeśli człowiek wróci do grzechu, to konkretny wcześniej odpuszczony grzech nigdy go już nie obciąża, nigdy do niego nie wraca. Ale Tomasz odróżnia tutaj dwa aspekty. Winę, którą sakrament pokuty gładzi w sposób doskonały i pełny, oraz karę,
jako pewne zadośćuczynienie, no, karę, która się grzesznikowi należy. Otóż darowanie tej kary zależy od pewnego stopnia jego gorliwości w pokucie, od stopnia właśnie żalu za grzechy, od stopnia skruchy, o której już mówiliśmy. W związku z tym wina odpuszczona jest całkowicie, kara pozostaje, można powiedzieć, w gestii Boga i jak gdyby wymaga tutaj pewnego wyrównania. Tomasz stawia kwestię, czy sakrament pokuty jest konieczny do zbawienia. Jak gdyby w sposób zasadniczy nie. W sposób zasadniczy do zbawienia potrzebny jest chrzest. I jeśli by się zdarzyła sytuacja, że ktoś nie miałby grzechu, no to oczywiście nie potrzebowałby sakramentu pokuty. Natomiast w normalnym, pełnym życiu chrześcijańskim ten grzech jest zawsze obecny, on się zawsze zdarza. W związku z tym w sytuacji, gdy zdarzy się grzech ciężki, gdy zdarzy się grzech śmiertelny, pokuta jest konieczna. Sakrament pokuty jest niezbędny, żeby nas z tego grzechu wyrwać i z powrotem przywrócić nas do jedności z Bogiem. W związku z tym Tomasz tutaj przywołuje takie określenie świętego Hieronima, że pokuta jest drugą deską ratunku. Co to znaczy drugą deską ratunku? Pierwszą deską ratunku jest cały okręt, który jest zbudowany z desek. Te deski to jest chrzest, który wprowadza nas w życie Boże. To jest bierzmowanie, które w tym życiu nas umacnia i udoskonala. To jest przede wszystkim Eucharystia, dzięki której w tym życiu uczestniczymy. I to jest sytuacja, gdy po prostu ten statek płynie i nic się nie dzieje. Ale jeśli statek zostanie rozbity, jeśli jakaś burza go roztrzaska, to deską, którą możemy się uratować, dzięki której możemy dopłynąć do brzegu, czy nawet do jakiegoś innego okrętu, czy do czegoś, co nas właśnie wyzwoli z tej opresji, jest właśnie sakrament pokuty, dlatego Hieronim mówi, że to jest właśnie druga deska ratunku, dzięki której jakoś możemy się z opresji w życiu chrześcijańskim czy w życiu duchowym wyzwolić. Kolejna sprawa, którą Tomasz podejmuje, to cnota pokuty. Otóż mówi tak, skrucha, o którą chodzi, nazywana dzisiaj żalem za grzechy. Jest to najpierw pewien akt, ale który jest uwarunkowany pewną cnotą. Jaką cnotą? Tym, że stanęliśmy w prawdzie. Stanęliśmy w tej prawdzie dzięki pokorze, zresztą można powiedzieć. To dzięki temu, że prawda jest dla nas najważniejsza, skonstatowaliśmy, że zrobiliśmy coś złego, że pomyliliśmy się albo po prostu ulegliśmy jakimś pokusom. W każdym razie to stanięcie w prawdzie powoduje, że wstydzimy się czegoś, co zrobiliśmy źle. W związku z tym Tomasz mówi, to jest pewne działanie. To może być działanie na poziomie zmysłów, to może być pewien wstyd po prostu taki uczuciowy, ale skrucha jest czymś więcej. Skrucha jest takim wycofaniem się woli z tego złego czynu. Czyli jest pewnym, trzeba tak powiedzieć, bólem w woli. Bólem z powodu właśnie tego, że zdarzyło nam się zrobić coś złego, zdarzyło nam się kogoś skrzywdzić. To wycofanie się z grzechu, to jak gdyby ów żal za grzechy, czy właśnie owa skrucha, jest dla świętego Tomasza warunkiem sakramentu pokuty. Tomasz nawet rozważa takie zagadnienie. Co się dzieje, jak ktoś przystępuje do spowiedzi z jakiegoś innego powodu, nie mając skruchy? Zakładamy, że spowiedź jest prawidłowa, wyznaje wszystkie grzechy, tylko sęk w tym, że w ogóle za nie żałuje.
ale rozgrzeszenie nastąpiło. Tomasz mówi, no ale jednak skrucha jest no, warunkiem tego sakramentu. W związku z tym wtedy dzieje się taka sytuacja, że jak gdyby rozgrzeszenie, które grzesznik otrzymuje, jest zamrożone. Zamrożone do sytuacji, gdy, czy do chwili, gdy zacznie za ten grzech, który wyznał, żałować. I dopiero wtedy następuje już bez konieczności powtarzania obrzędu sakramentalnego, następuje niejako no, automatyczne odpuszczenie mu tego grzechu. Tomasz tylko uważa, że przy kolejnej spowiedzi należy o tym powiedzieć. W związku z tym, no proszę zobaczyć, w ten sposób święty Tomasz uratował tę pewność formy sakramentalnej rozgrzeszenia, no i ten istotny warunek sakramentu pokuty, jakim jest skrucha. Oczywiście, nawiasem mówiąc, trudno nam sobie wyobrazić kogoś przystępującego do sakramentu pokuty z innego powodu niż z tego, że po prostu no jest mu źle z tym, co zrobił. No ale być może tak bywało kiedyś, gdy no, dziedzic na przykład pilnował, żeby jego chłopi się spowiadali przynajmniej raz do roku, czy dzisiaj, gdy po prostu potrzebuje się spowiedzi do jakiegoś zaświadczenia, więc może takie sytuacje się zdarzają, choć trudno mi sobie je wyobrazić. Proszę Państwa, odpuszczenie grzechów ciężkich w sakramencie pokuty dotyczy no, tylko ludzi tu, na ziemi i tylko ludzi. Tomasz zwraca uwagę, że zarówno szatani, jak i potępieni no, nie mają podstawowego warunku sakramentu pokuty, mianowicie skruchy, dlatego że oni nie żałują za swój grzech. Ten grzech, Tomasz mówi, im się podoba. Nie podoba im się tylko kara, którą ponoszą, ale oczywiście sam grzech jest tym, co wybrali, tym, co akceptują, co właśnie im się podoba. Tomasz podkreśla, jeśli chodzi o rozgrzeszenie, że w sakramencie pokuty rozgrzeszane są wszystkie grzechy, gładzone są wszystkie grzechy. Nie ma tak, że jeden grzech został zgładzony, inny pozostał. Gdy odpuszczony jest grzech śmiertelny, już o tym wspominałem, przy okazji też gładzone są wszystkie inne grzechy, tak zwane grzechy powszednie. Przywrócona jest łaska Boża w człowieku i wszystkie skutki tej łaski, ale no proporcjonalnie do pewnej duchowej gotowości człowieka, do pewnego duchowego stanu, do pojemności tego naczynia na łaskę Bożą, o którym wspominałem w poprzednim wykładzie. Tomasz zwraca uwagę, że z tego punktu widzenia na ten stan duchowy, na właśnie ową pojemność tego naczynia, negatywny wpływ mają grzechy powszednie. To oczywiście oznacza, że no, nie powinno ich się tak całkowicie lekceważyć z tego powodu, że nie są grzechami śmiertelnymi, dlatego że właśnie grzechy powszednie także niszczą w nas różne odmiany łaski, psują w nas tę no, otwartość na wpływ Boga. W związku z tym też o te grzechy powszednie powinniśmy dbać w ten sposób, żeby po prostu no, najlepiej ich unikać, a jak się zdarzą, po prostu ich gładzić. W jaki sposób się je gładzi? No, przez każde wlanie łaski. Przede wszystkim, o tym już też mówiłem, przez Eucharystię, ale także sakrament namaszczenia i w ogóle wszystkie sakramenty Nowego Testamentu gładzą grzechy powszednie. Także grzechy powszednie gładzi każdy no, akt ich odrzucenia, czyli na przykład spowiedź powszechna, czyli
wyrażenie skruchy przez jakiś gest zewnętrzny. Tomasz mówi tutaj zwyczajnie o biciu się w piersi jako skutecznym sposobie wyrażania zewnętrznego skruchy i wobec tego pozbywania się grzechów powszednich. Ale także takim sposobem na pozbycie się grzechu powszedniego jest odmówienie modlitwy pańskiej, ponieważ znajdują się tam słowa odpuść nam nasze winy. Co więcej, Tomasz mówi, że trzecim sposobem na pozbycie się i odpuszczenie grzechów powszednich jest jakikolwiek akt czci Boga i rzeczy z Bogiem związanych. No i na przykład tutaj wymienia błogosławieństwo biskupa, pokropienie wodą święconą, tak zwane asperges, modlitwa w kościele konsekrowanym, czy w ogóle no, podobne pobożne praktyki. Wracając do pokuty sakramentalnej, czyli do tej, która zasadniczo skierowana jest na gładzenie grzechów ciężkich, Tomasz podejmuje problem jej warunków. Te warunki, które święty Tomasz uważa za integralne części pokuty, są następujące. No, zbieramy tu powoli te informacje, o których już mówiłem. Skrucha. Przede wszystkim skrucha, czyli to, co dziś nazywa się żal za grzechy. Drugim warunkiem jest wyznanie tych grzechów, czyli spowiedź. No i trzecim warunkiem jest zadośćuczynienie, pewne wyrównanie zła, które zostało dokonane. Pamiętamy, że dzisiaj wymienia się pięć takich warunków sakramentu pokuty, mianowicie na początku przed skruchą nazywaną żalem za grzechy mówi się o rachunku sumienia, potem jest właśnie żal za grzechy, szczera spowiedź. Po szczerej spowiedzi mówi się jeszcze o postanowieniu poprawy i to ma być mocne postanowienie poprawy i na końcu jest zadośćuczynienie. Więc dzisiaj rozszerza się te warunki do pięciu. Święty Tomasz wspomina o czymś, co można nazwać rachunkiem sumienia, o przypomnieniu sobie, o wyszukaniu grzechów, mówi, używa łacińskiego słowa inquisitio. Natomiast postanowienie poprawy jest jak gdyby, można powiedzieć, integralną częścią skruchy. No bo jeśli uważam, że coś, co zrobiłem, było złem i żałuję za to, głupio mi z tym, to oznacza, że więcej nie chciałbym, żeby to mi się przytrafiło. Inna sprawa to, czy mi się to nie przytrafi znów. W każdym razie święty Tomasz mówi o tych trzech i ja je króciutko omówię. Mianowicie, owa skrucha. Owa skrucha oczywiście może mieć taką formę zmysłową, że wstydzimy się jakiegoś grzechu, że jakoś nam tak głupio. Natomiast skrucha doskonała, skrucha prawdziwa to jest ta, w której my, i tu wychodzi cały znów intelektualizm świętego Tomasza, w woli uważamy, że to po prostu było coś złego, nasza wola pod wpływem oczywiście intelektu i jego nakierowania naprawdę wycofuje się z tego złego działania i po prostu wola, jeśli tak można powiedzieć, przeżywa swój błąd. Święty Tomasz dopowiada, że ten doskonały żal, ta prawdziwa skrucha oczywiście możliwa jest dzięki łasce Bożej. Łasce Bożej, która, przypominam, w swojej najszerszej podstawie jest po prostu miłością Boga, Boga wobec nas, która wszystko uprzedza, która jest zawsze wcześniej, która jest
jak gdyby można powiedzieć, wyprzedzająca wszystkie nasze działania, także i tutaj ta skrucha prawdziwa to jest przede wszystkim no, pewien ból z powodu tego, że no, obraziliśmy, dotknęliśmy jakoś no, naszego największego przyjaciela. Przyjaciela, który no, pierwszy wyciągnął do nas rękę, który pierwszy nas ukochał. I w takich aspektach, właśnie w aspekcie przyjaźni, Tomasz mówi o żalu za grzechy, o skrusze, o właśnie tym wycofaniu się z grzechu. O tym już wspominałem. Podstawowym źródłem skruchy jest pokora, tak jak źródłem grzechu jest pycha. Z kolei spowiedź. Spowiedź polega na tym, żeby no, najpierw przypomnieć sobie wszystkie grzechy śmiertelne, wszystkie grzechy ciężkie. To jest właśnie owa inkwizycja, o której święty Tomasz mówi. I jak się je przypomni, no to trzeba je szczerze wyznać na spowiedzi, no tak jakby się wyznawało je samemu Chrystusowi. Tomasz uważa, że wyznajemy na spowiedzi grzechy ciężkie, że grzechy lekkie, no możemy sobie darować ich przypominanie, bo może być tak, że z tym przypominaniem sobie grzechów lekkich będzie ciężko. Ale grzechy ciężkie, wszystkie należy sobie przypomnieć i wszystkie należy ujawnić. Jak się zatai choć jeden, Tomasz mówi, że to jest po prostu symulacja spowiedzi, jest to spowiedź udawana, jest nieważne. Tomasz mówi tak, wracając jeszcze do tej sprawy. Prawo Boże wymaga od nas spowiadania się z grzechów ciężkich, a nie grzechów powszednich. Natomiast prawo kościelne zobowiązuje wszystkich do spowiedzi no, w określonym czasie. Dlaczego tak jest? Tomasz nie potępia tego, mówi, że są no, słuszne przesłanki ustanowienia takiego prawa. Po pierwsze, żeby każdy czuł się grzesznikiem. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Kto powie, że jest bez grzechu, kłamcą jest. To wiemy o tym. Sytuacja, o której święty Tomasz wspominał, że no, pokuta nie jest konieczna do zbawienia, no, dotyczy osób, które w ogóle nie uzyskały świadomości pełnej, małych dzieci czy osób w jakiś sposób uszkodzonych, w taki sposób, że nie zaczęły używać rozumu i wobec tego nie zaczęły świadomie grzeszyć i wobec tego no, nie muszą się też świadomie spowiadać. Natomiast no, wszyscy my jesteśmy grzesznikami i ten przepis kościelny no, służy temu, żebyśmy mieli tego świadomość, że już tacy bardzo wspaniali to no, nie jesteśmy, no, niestety. Druga sprawa to szacunek dla Eucharystii. Tomasz mówi, że no, dobrze jest, czy lepiej jest, jak do Eucharystii przystępujemy z czystym sercem. Przystępujemy no, tacy oczyszczeni i także no, spowiedź temu oczyszczeniu służy. No i trzeci argument, który dzisiaj oczywiście już nie ma znaczenia, to jest pewna, nazwałem to kontrola kościelna nad podległymi sobie wiernymi. Tomasz mówi, że no, kapłan ma pilnować, aby wilk nie zakradł się do owczarni, to rozumiem, że po prostu w sytuacji, gdy zna wszystkich swoich parafian i wszyscy są chrześcijanami i mają obowiązek na Wielkanoc pójść do spowiedzi, no to kto nie pójdzie jest podejrzany, ale myślę, że dzisiaj to nie ma już żadnego znaczenia, bo Tomasz pisał w pewnych realiach XIII wieku, kiedy no, taka prewencja miała swoje jakieś tam uzasadnienie. No ale co zrobić, jak musimy iść do spowiedzi, no bo raz do roku, a nie ma grzechów ciężkich. Nikogo żeśmy nie zabili, nikogo żeśmy nie
nie obrabowali nikogo, żeśmy nie zgwałcili. W związku z tym, co w takiej sytuacji? Tomasz mówi tak, no to jest sprawa sumienia. W ogóle spowiadamy się z tego, co nam sumienie wyrzuca. Tomasz uważa, że nawet, no jeśli na przykład spowiadalibyśmy się, wymyślilibyśmy sobie jakieś grzechy, które wcale nie uważamy za grzechy. To jest nieszczera spowiedź. Spowiadamy się z tego, co nam sumienie wyrzuca. I teraz, jeśli sumienie nie wyrzuca nam grzechu ciężkiego, możemy na spowiedzi oświadczyć księdzu, że nie mamy grzechów ciężkich i według świętego Tomasza powinien przyjąć takie oświadczenie i udzielić nam rozgrzeszenia. Ale oczywiście także nikt nam nie zabrania spowiadania się z grzechów lekkich, co no, może mieć pewną no, duchową czy ascetyczną, powiedziałoby się dzisiaj, zaletę. Proszę Państwa, kolejny temat to szafarz sakramentu Eucharystii, spowiednik. Święty Tomasz podejmuje ten temat bardzo szeroko i uważa, że zwyczajnym szafarzem sakramentu pokuty jest kapłan. Kapłan, który no nie tylko może spowiadać, ale kapłan, który podobnie jak w sakramencie chrztu i w sakramencie Eucharystii musi spowiadać. Jest to jego obowiązek. Ale Tomasz mówi, że w przypadku pokuty, w sytuacji, gdy no jest nagła konieczność, a nie ma księdza, robi tu pewną analogię do chrztu. Spowiedzi może wysłuchać każdy wierny i udzielone przez niego rozgrzeszenie jest także ważne. W związku z tym, no, w takiej sytuacji właśnie nagłej konieczności każdy człowiek ochrzczony może rozgrzeszyć drugiego. Co więcej, Tomasz uważa, że nawet wyznanie grzechów powszednich osobie świeckiej ma pewien charakter quasi sakramentu. Jest to pewne sakramentale i że to takie wyznanie też gładzi grzechy, podobnie właśnie jak różne inne gesty skruchy, czyli to, co wspominałem, bicie się w piersi, czy asperges, czyli pokropienie wodą święconą. Z szafarzem sakramentu pokuty wiąże się problem tajemnicy spowiedzi. Tomasz mówi tak. Spowiedź jest poddaniem się Chrystusowi, bo to jak gdyby Chrystusowi wyznajemy nasze grzechy i Chrystus te nasze grzechy odpuszcza i ukrywa. Dlatego spowiednika obowiązuje absolutna tajemnica spowiedzi. Ta tajemnica spowiedzi rozszerza się nawet na inne sprawy, które nie padły na spowiedzi, a które w jakiś sposób mogłyby zdemaskować no, penitenta lub jego grzech. Tak samo Tomasz mówi, należy unikać słuchania zwierzeń, w ogóle zwierzeń ludzi pod tajemnicą spowiedzi, ale gdy nie jest to spowiedź. No, w średniowieczu był pewnie taki zwyczaj, że no, dzisiaj powiemy, słuchaj tylko nikomu nie powiedz, no a wtedy mówiło się, że słuchaj, powiem ci coś pod tajemnicą spowiedzi. No to nie. Tego należy unikać, a szczególnie tego powinni unikać księża. Co więcej, tajemnica spowiedzi obowiązuje zarówno kapłana, ale i wszystkich innych, którzy znają wyznane na spowiedzi grzechy. Czyli to jest sytuacja właśnie spowiedzi przed osobą świecką, ale to jest także sytuacja na przykład spowiedzi przez tłumacza. Tłumacza tak samo obowiązuje tajemnica spowiedzi jak kapłana. I teraz ciekawa rzecz. Tylko penitent może zwolnić według świętego Tomasza kapłana z tajemnicy spowiedzi. Tomasz mówi bardzo ostro. Nawet papież nie może zwolnić księdza z tajemnicy spowiedzi. Tylko ten, który wyznał mu te grzechy. Dlaczego? Dlatego, że papież nie może spowodować, żeby ksiądz
to, co usłyszał jako Chrystus, usłyszał jako człowiek. Tylko penitent może mu powiedzieć, że, no, parafrazując tę zasadę, że to, co usłyszałeś jako Chrystus, masz prawo wiedzieć jako człowiek, i to jest zwolnienie z tajemnicy spowiedzi. Tomasz mówi, no mogą się zdarzyć takie sytuacje, i to po prostu, no, tylko i wyłącznie ten, który wyznał te grzechy, może kapłana do tego upoważnić. Inna sprawa, którą Tomasz podejmuje, to taka, czy jeśli jakiś grzech, który jest powszechnie znany, nazwijmy to publiczny, zostanie ujawniony w spowiedzi, to czy także tajemnica spowiedzi rozszerza się, czyli obejmuje też, no, wiedzę na temat tego grzechu sprzed spowiedzi, czy wiedzę na temat tego grzechu spoza spowiedzi. Tomasz mówi, no nie, tak bardzo ona się nie rozszerza, ale lepiej, jak kapłani na ten temat nie mówią. Po prostu powinna w tych sprawach obowiązywać daleko idąca dyskrecja. Podobnie Tomasz mówi, w ogóle księża generalnie nie powinni, nawet nazwijmy to anonimowo, nawet jakoś uogólniając, mówić o tym, co słyszeli na spowiedzi. No to jest, myślę, ważna uwaga także w dzisiejszych czasach. Skutki spowiedzi. No to także już tu zbieramy to, co było powiedziane. No przede wszystkim odpuszczenie grzechów i uwolnienie od kary za grzechy. Tomasz mówi, to uwolnienie od kary za grzechy wiąże się z zadośćuczynieniem, no ale, ciekawie zauważa, no już samo zawstydzenie penitenta z powodu wyznawania swoich grzechów, z powodu oskarżania się na spowiedzi, no jest pewną karą. Jest wobec tego pewnym zadośćuczynieniem, pewną karą doczesną. W związku z tym po prostu spowiedź nie tylko odpuszcza winy, całkowicie, no, uniewinnia człowieka, można powiedzieć, ale także przynajmniej częściowo gładzi karę, która się za te przestępstwa czy za te winy należy. W związku z tym samo zadośćuczynienie. Wróćmy do poprzedniego schematu. Zadośćuczynienie, Tomasz mówi, jest pewnym aktem sprawiedliwości karnej i składa się z dwóch aspektów. No, stanowi pewne wyrównanie, pewną odpłatę, czy jak w traktacie o sprawiedliwości mówi, pomstę, po prostu za, no, pewne wyrównanie należne sprawiedliwości, to jest owa odpłata, czy owe właśnie wyrównanie. I Tomasz mówi, że tego aktu można dokonać za kogoś. Można za kogoś zadośćuczynić, można za kogoś, no, powiedzmy, zapłacić. Choć jak dzisiaj wiemy, prawo karne nie zezwala na to, żeby ktoś inny płacił kary za ukaranego, ale tu jest inna sytuacja. No, najlepszy przykład Chrystus. Chrystus cierpiał za nas wszystkich. Natomiast drugi aspekt zadośćuczynienia to jest pewne lekarstwo. I to dotyczy wyłącznie penitenta. To lekarstwo można przyjąć tylko osobiście. Tylko osobiście można uleczyć swoją duszę. Tylko osobiście można się poprawić, nie przez kogoś innego. No to jest oczywista oczywistość. No przecież jak boli nas gardło, to nie przestanie nas boleć z powodu tego, że ktoś inny wyssie za nas tabletkę. I teraz, jeśli chodzi o wyrównanie w stosunku do Boga, to Tomasz mówi, to nie jest nigdy tak, że my jesteśmy w stanie Bogu w ogóle zrewanżować się za cokolwiek. To zadośćuczynienie polega na pewnej proporcji. I Tomasz mówi tak, przyjaźń żąda tylko tyle, ile leży w mocy przyjaciela.
I wracam tutaj do tego, o czym już mówiłem. Tomasz uważa, że grzech, grzech śmiertelny jest pewną, no, obrazą naszego najlepszego przyjaciela. Spowiedź jest, no, przeproszeniem się, pogodzeniem się i wobec tego, no, to zadośćuczynienie jest jak gdyby wyznaczane przez obydwu tych przyjaciół. No, przede wszystkim pierwszeństwo ma to Bóg, bo on został w tym dotknięty, ale też Bóg wyznacza to zadośćuczynienie, no, no, na miarę tej przyjaźni, która łączy go z człowiekiem. W związku z tym jest to, jest to zadośćuczynienie nieprzekraczające sił człowieka. To jest zadośćuczynienie, które człowiek może, może wykonać i po prostu przyjaźń wraca na dawne tory czy do dawnego poziomu. I Tomasz mówi, że no oczywiście to zadośćuczynienie polega na pewnych działaniach, można powiedzieć, że przykrych dla człowieka. I najlepsze z nich są trzy: jałmużna, post i modlitwa. Bo to się odnosi do trzech pożądliwości, które skłaniają nas do grzechu. Mianowicie jest to pożądliwość rzeczy zewnętrznych i tę pożądliwość leczy jałmużna. Jest to pożądliwość cielesna, no i jest to pożądanie dóbr duchowych. I tę pożądliwość leczy modlitwa. Święty Tomasz także przywołuje w tym miejscu świętego Pawła i mówi, że analogicznie Paweł mówi tak o pożądliwości oczu, pożądliwości ciała i pysze żywota. I ta pożądliwość ciała to właśnie dotyczy owych dóbr zewnętrznych, pożądliwość oczu to jest pożądliwość cielesna, natomiast pycha żywota to jest owo, no takie nieuzasadnione pożądanie dóbr duchowych. Proszę Państwa, sakrament pokuty związany jest z władzą kluczy. Jest to ta sytuacja w Ewangelii, w której Chrystus zwraca się do świętego Piotra, mówiąc: Tobie daję klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I na koniec omawiania sakramentu pokuty Tomasz mówi o owym wiązaniu i rozwiązywaniu. Otóż wiązanie to jest ekskomunika. Ekskomunika rozumiana jako odłączenie od Kościoła. Ta ekskomunika może mieć dwie postacie. Może być to ekskomunika mniejsza, to jest wyłącznie odłączenie od sakramentów, ale nie odłączenie od wspólnoty Kościoła. No i ekskomunika większa, która polega na wyłączeniu ze wspólnoty Kościoła, co automatycznie też pociąga za sobą, no, odłączenie od sakramentów. Święty Tomasz zwraca uwagę, że pojęcie ekskomuniki odnosi się do członków Kościoła, jako członków Kościoła, to znaczy do wszystkich wiernych, i że, no, inną sprawą jeszcze są kary kościelne, które są nakładane na kapłanów. Czyli jest to suspenza, czyli zakaz sprawowania sakramentów, i degradacja, czyli przeniesienie w stan świecki. Ekskomunika jest czymś szerszym, tak jak powiedziałem, odnosi się do wszystkich wierzących. Natomiast pojęcie rozwiązywania, to ewangeliczne pojęcie rozwiązywania, odnosi się do odpustów. Do odpustów, odpust, indulgencja, dotyczy właśnie owej kary, która należy się za grzech, no także za grzech odpuszczony w sakramencie pokuty czy w jakiś inny sposób. I teraz odpust jest darowaniem przez Kościół właśnie na mocy tej władzy kluczy części lub całości owej należnej grzesznikowi kary za grzechy, przede wszystkim
Chodzi tu o kary czyśćcowe, w mniejszym stopniu o kary na ziemi, ale w każdym razie jest to korzystanie z tego no, wielkiego przywileju, jaki Kościołowi zostawił Chrystus i jaki przez kapłanów może być po prostu rozlewany na cały Kościół. Dziękuję bardzo za uwagę. Już zapraszam na następny mini wykład, który będzie poświęcony sakramentowi namaszczenia. Dziękuję.